Cześć Boże, pokój i dobro. Witajcie w nietypowym słowie. Smutno tu się zrobiło. Jeszcze tydzień temu było tu pełno śniegu, radość życia, można było na nartach, biegówkach pojechać. Szaro, nic nie widać, żeby coś wyrastało. Trawy zielonej nie ma, życia nie ma, ptaki pojedyncze śpiewają. O co więc poprosić Pana Boga dzisiaj w nietypowym słowie? Spróbuj pomyśleć. Zapraszam Cię na kolejne nietypowe słowo, franciszkańskie słowo. Do dzieła! Nasze życie jest drogą kroczącą za Chrystusem i z Chrystusem, drogą, która ma swój cel. Tak jak ta droga ma swój cel do pewnej miejscowości. Każdy z nas w swoim życiu ma swój cel. Co jest nim tym podstawowym celem? Nasze zbawienie. Zbawienie w krzyżu Chrystusa. Zapraszam Was pod krzyż. Kiedy patrzymy na ten krzyż, czy w ogóle na krzyże, które są w naszych domach i na postać Jezusa Chrystusa, widzimy, że jest bardzo umęczony, wycieńczony. Możemy sobie wyobrazić, oglądając pasję Mela Gibsona, jak to musiało się dokonywać. To w jaki sposób to wszystko burzy naszą narrację bycia człowiekiem wierzącym, przyznającym się do Chrystusa. W ogóle trudno nam jest sprzedać, tak to nazwijmy, czas Wielkiego Postu, Wielkanoc może bardziej. Dlaczego? Bo odrzucamy cierpienie, odrzucamy krzyż. Święty Ojciec Pio powiedział, każdy ma swój krzyż. I ważne jest, abyśmy byli jak ten dobry łotr, ten, który przyjął zbawienie, nie jak ten, który odrzucił krzyż, odrzucił cierpienie, przeklinał Jezusa. Nie chodzi o to, żebyśmy uprawiali cierpiętnictwo, ale żebyśmy naprawdę w tym krzyżu i w tym Chrystusie, który jest na krzyżu, odnaleźli samego siebie. To jest nasza droga, droga naszego życia. Istnieje niebezpieczeństwo naszej wiary czy poznawaniu Chrystusa, że odrzucimy cierpienie, odrzucimy w ogóle sens tego cierpienia, a przez cierpienie możemy dojść do tej chwały, o której mówi dzisiaj Jezus Chrystus. Dzisiaj uczniowie mówią, Panie, chcemy siąść po Twojej lewej i prawej stronie. Matka synów Zebedeusza też w jakiś sposób wstawia się za swoimi synami. Jezus odpowiada, nie do mnie należy decyzja, ale do tego, który mnie posłał. Idąc dalej, to do ciebie należy decyzja, po której stronie krzyża będziesz. Czy ten, który mówi, Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju, przyjmujesz krzyż, czy ten, który przezywa Chrystusa, odrzuca krzyż. Bycie przyjacielem Chrystusa to także odrzucenie. Stawanie w prawdzie, przyjęcie tej służby, o której rano mówiłem, służby, która jest niewygodna, służby, która nie mieści się w logice współczesnego świata. Każdy ma swój krzyż. Ty też masz swój krzyż, ja mam też swój krzyż i obyśmy byli jak ten dobry łotr, który w ostatnim momencie swojego życia się zreflektował i powiedział, Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. Moi drodzy, w Wielkim Poście, mimo wszystko, do zobaczenia w raju, do zobaczenia w niebie. I na to Wam błogosławię, abyśmy się spotkali w niebie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia, trzymajcie się. Słuchajcie, zostało 80 subów do 1000 na kanale YouTube. Będziemy mogli wtedy nadawać koronkę o 20 już z YouTube'a. Zapraszam do suba, do kciuka do góry. Z Bogiem, trzymajcie się, pa, pa.